Siema, Team Champions, odcinek kolejny. Łapkę zostaw do najlepszego trybu. Słuchajcie, dzisiaj sprawdzimy sobie nowy evencik, który wszedł dzisiejszego dnia, znaczy wczorajszego, w sumie wczoraj wszedł w piątek. Słuchajcie, sprawdzimy sobie 10 milionów event z okazji 10 milionów wejść na tryb, także gratuluję Oxkowi. Słuchajcie, łapkę zostawcie, będzie mi bardzo miło. I słuchajcie, ważne info na start, odbierzmy sobie wszystkie te rzeczy, które potrzebujemy. Zaraz sobie sprawdzimy te nowe pety. Mam nadzieję, że też Myfikala trafimy nowego, no bo wiecie, nowe pety to oczywiście będą lepsiejsze. Słuchajcie, ważne info, dzisiaj update w pecie, nowy Titanic pet będzie, więc tak, będzie od razu dzisiaj update. Słuchajcie, chcę wam życzyć mega dobrych, wesołych świąt, żebyście siedzieli z rodziną i żeby było super, także słuchajcie, od razu postaram się przed, nie wiem, o której zaczynacie wy kolację wigilijną, ale postaram się jak najszybciej wstawić odcinek z peta, jak tylko update wyjdzie, żebyście już wiedzieli, co tam ciekawego jest. Słuchajcie, co, gdzie my jeszcze mamy tutaj do odebrania? Heaven jest jeszcze w skrzyniach, chyba że to jest skrzynia, która jest schowana. Tak, to jest ta skrzynia, która jest schowana i trzeba odblokować, ja nie mam 10 cloudów. Kurde, dobra, to nieważne, to nie odbieramy tutaj, lecimy po prostu otwierać, słuchajcie, także ważne info dzisiaj, pet, dodatkowo mam bank oczyszczony cały, jeżeli naprawdę ktoś jeszcze nie dostał ekskluzywa, a bardzo dużo osób spami, proszę, błagam was, dajcie nowym osobom, nie róbcie fake kont i tak dalej, niech nowe osoby też z banku coś dostaną, te ekskluzywy, wiecie, rozdaję po dwa i tak dalej, chciałbym rozdać ich dzisiaj jak najwięcej, ale też dla nowych osób, widzę osoby, które zabierają pety i zapraszają jeszcze raz, ja pamiętam wasze niki, nie róbcie tak, bo to jest bardzo, bardzo nieładne. Chciałem rozdać jak najwięcej osobom ekskluzywy, także dołożycie mnie do banku, zapraszać Ysi Pylzy i będzie spoczko, słuchajcie. A my przejdźmy do tego, co najważniejsze dzisiaj, czyli zobaczmy sobie, co Roxek takiego fajnego dodał. No mam nadzieję, że coś fajnego dodał. Zobaczmy sobie, ile mamy buścików. Mamy buściki Lucky i Ultra Lucky, także elegancko, tylko jeszcze sobie podgłośnijmy gierkę, no bo trzeba, wiecie, słyszeć, jak tutaj coś fajnego wypadnie. Okej, okay. Lucky, Ultra Lucky i słuchajcie, sprawdzamy, ile mamy mnożnika, 7,5, nie, mamy 13,5 mnożnika, otwórzmy sobie raz, okej, poleciały nam te trzy pierwsze i o to chodziło, żeby już nam nie zawalało, teraz bym chciał jeszcze dropnąć pana Epika, Cupcake w ogóle, jakie ładne te pety są, w sensie ładne nazwy mają, bardzo mi się podoba. Okej, okay. Czy damy oddawnąć serduszko? Daliśmy radę, dobra, i teraz możemy lecieć na auto. I postaramy się stawić legendarkę chociaż. Chociaż legendarkę, no myślę, że poleci legendarka. O Myfikalu, no nie wiem, czy poleci Myfikal, ale mam nadzieję, że poleci oczywiście. Albo złoty, albo toksik, to by było dowalone. Na razie jeszcze legendarki nie mamy. Podrobimy sobie i słuchajcie, troszeczkę sobie pogadamy. Taki luźny odcineczek, bo dawno nie było nic innego niż peta. To dzisiaj sobie sprawdzimy, mówię, nowy update'ik w Timberze. Ja bardzo Timbera lubię i bardzo Rockska lubię. Także polecam wam zagrać bardzo, bo ogólnie Timber jest jednym z najlepszych symulatorków. Nie licząc peta, oczywiście, no i będę ukrał, że pet też jest super. Słuchajcie, update'ik dzisiaj. Od razu nagram, także będziecie mieli jeszcze dzisiaj odcinek z peta, żeby, wiecie, żebyście mieli odcinek na noc, żebyście po kolacyjce albo przed kolacyjką, zależy, czy będziecie mieli później, czy nie, wigilijny i sobie obejrzeli odcineczek, bardzo się cieszę, że tak odcinki lecą, super jesteście w ogóle. I co do banków, mówię, bank jest czysty, możecie zapraszać, jeżeli ktoś czegoś nie ma, to ja bardzo chętnie w banku dam ekskluzywy, tyle ile mam, słuchajcie, dzisiaj już ze 150 przynajmniej ekskluzyw rozdałem od rana odkąd wstałem, 24, rozdawałem te pety w bankach, także kto dostał, ten dostał, tylko proszę, nie róbcie tak, że co chwilę mnie zapraszacie jeszcze raz, albo robicie fake konta, bo i tak te pety nie są jakoś giga drogie, to bardziej chodzi o to, że dostajecie coś od youtubera, niż że coś tam zarabiacie, no bo wiecie, ekskluzywy po ile teraz chodzą, po 300 milionów może, no to takie dwa jak rzucę, no to jest 600 milionów gemów, to już łatwiej jest je zarobić, słuchajcie, łatwiej jest je zarobić, a jak nie umiecie zarabiać gemów, to polecam bardzo Hardcore Worlda, bo ludzie kupują, ja sam czasami kupuję, bo nie chce mi się grać, więc po prostu kupuję pety i bardzo łatwo schodzą na tym rynku, także polecam. Słuchajcie, no aktualnie legendarki nie ma, co je mega, mega dziwi, mega mnie to dziwi, przepraszam, w ogóle daję za mój głos, ale jeszcze nie wyzdrowiałem, nie wiem jak to się dzieje. Pierwszy raz od mega, mega dawna złapało mnie choróbsko. Nie wiem, jak to się stało. Co chwilę muszę odkaszluć czy coś. Na szczęście jest lepiej, także się nie stresujcie. Jest już całkiem gites. No ale przydałoby się teraz, kurde, dropnąć legendareczkę chociaż, żeby zobaczyć staty, słuchajcie, czy są choć trochę lepsze. No aktualnie dropik jest słaby, No ale mam nadzieję, że poleci mi Myfika albo legendarka. No już legendarka by styknęła. Legendarka by styknęła, byłoby ok, jakby była legendarka. No mówię, wolałbym Myfikala,
No ale no, jak widać, w ogóle fajnie, że Oksyk cały czas pamięta o aktualizowaniu tego trybu. Nawet taki drobny update'ik, widzicie, bo pewnie jakiś duży update jest szykowany. Taki drobny update'ik, żeby chociaż nowe pety były, żeby było po co grindować. Jest, jak widzicie, jest update'ik, także bardzo mi się to podoba, bo jest po co grać, można otwierać nowe pety, także bardzo, bardzo fajnie. Polecam Rockstar jako dewelopera, słuchajcie, bardzo, bardzo fajnie, że tak robi. No a co do update'u w pecie, słuchajcie, co do update'u w pecie, no to się stresuje bardzo, bo robuxiki trzeba będzie chyba wydać, widzowie, trzeba będzie chyba robuxiki wydać. Jak nie wiecie, co tam z update'em w pecie, no to będzie Titanic Cut. To się nazywa, tak? Titanic, tak. Zamiast huge będą nowa forma petów, Titanic. Postaram się na jutro mieć, okej? Okay? Wiecie, że ja się instant staram, żebyście najnowsze pety już u mnie zobaczyli, jakie owki za nie wlatują i tak dalej, także postaram się na jutro mieć już Titanic Cata, co będzie cholernie ciężkie, bo jest cholernie drogi i jest cholernie niezdobywalny. Ale postaramy się, słuchajcie, będzie nowe jajo, będzie nowy pet, zobaczymy, czy jakiś nowy huge może wleci. Podobno ma wejść huge Grinch i huge pani Mikołaj, także fajnie, bo Grincha bym se złapał, a coś czuję, że Grinch będzie za darmo w jaju, także oczywiście, jeżeli nie uda się Titanic Cata zdobyć na jutro, no to na pewno się jakiegoś huge'a nowego uda zdobyć, także się nie stresujcie, na pewno odcineczek jutro będzie z nowym huge'em, którego sobie sprawdzimy oczywiście, jakie tam owki za niego rzucają. Słuchajcie, bo radzę wam grać, najlepsze co możecie zrobić, to o 18 sobie na telefonie wejdźcie, albo nawet 17.55, właśnie, wejdźcie 17.55, przed update'em 5 minut, to jest ważne, przed update'em w pecie, wbijcie sobie i odpalcie sobie peta, żeby dostać hype gifty, bo jak chcę hype gifty od was kupować, słuchajcie, hype gifty będą kupowane, dodatkowo jest 5% szans, że dostajecie tą skarpetę ekskluzywną, także to jest strasznie spoko, bardzo mi się podoba, co Preston robi, jest to mega spoko, także wbijcie i jednocześnie na telefonie sobie odpalcie auto otwieranie jajek, niech tam się otwiera, jak będziecie sobie jeść pysznie karpika czy coś tam, nie wiem czy się je, nie mam pojęcia czy się je na Wigilii, ale wy będziecie jeść, słuchajcie, wy będziecie jeść, to niech się tam już otwierają, bo jak złapiecie nowego huge'a, piszcie do mnie, to może odcineczek wspólnie nagram, bo coś czuję, że ja farta mieć nie będę jak zwykle. Ej, no halo, otwieraj się, czy trafiliśmy legendarkę? Tak, trafiłem legendarkę, nawet nie zauważyłem, że trafiłem legendarkę, musi bardzo dziwnie wyglądać. Bardzo dziwnie musi legendarka wyglądać w takim razie, że nawet nie zauważyliśmy, że trafiliśmy legendarkę, co jest? Halo? To jak wygląda ta legendarka? A sobie będę musiał zobaczyć. Powalone, nawet nie zauważyłem, że legendarka mi wyleciała. Kurde, ale dziwne, strasznie dziwne. Czekajcie, jak ona wygląda? To jest taki ziomal. Tyle dziom był, ja go nie widziałem w ogóle. W ogóle go nie widziałem. Co jest? Kompletnie nie zauważyłem, że jest tutaj gdzieś legendarka, że mi wypadła. Kompletnie, no niestety Mythical na mnie poleciał i raczej na mnie poleci dosyć szybko, ale fajnie, mówię, ja się bardzo cieszę, że Rockstar daje cały czas takie update'iki, takie leciutkie, fajniutkie, mówię, ja jestem fanem Rockstar jako dewelopera, jest super ziomalem też, także kochać Rockstar, możecie mu suba zostawić, bo już wczoraj wam mówię, żebyście suba zostawili, kto je zostawił, niech zostawi. O, legendarka już była, widziałem, mam legendarkę, dobrze. Zobaczmy w takim razie, ile ta legendarka ma dipsa, czy ona się w ogóle opłaca? Ty, ona ma 7 milionów! Oho, ona ma petle co Mythical! O kurde, zwykła ma petle co Mythical! Legendarka Gingerbread, ta ze świata tego, Ginger jest słabsza, albo nie, no taka sama toxic jak tej zwykła. Ej, to się mega opłaca w takim razie, kurde! Dobra, nie spodziewałem się, że aż tak dobre są te pety, dobra, to ja wam polecam w takim razie dropić, no bo się opłaca, jak widzicie, bardzo ładne pety, bardzo ładny update, taki drobniutki, żeby tylko były nowe pety, mi się podoba, fajny evencik, fajnie, że Rockstar pamięta, żeby dawać takie specjale, bo osiągnął jakiś próg, tak samo 10 milionów, także gratuluję Rockstarowi, słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, pamiętajcie, łapka, komentarzyk, subik, wesołych świąt widzowie, buziaczki, no i siemanu!